Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj na malowanie. Nie wiem, czy będzie krótko, czy długo, ponieważ to będzie mój pierwszy raz z tymi farbami, a mianowicie... Jeśli jesteście pierwszy raz na tym kanale, to bardzo serdecznie zachęcam do kliknięcia tam w subskrypcję, do oglądania całych filmów, do przejrzenia tego, co wcześniej tworzyłam. Wszystko, co możecie zobaczyć na moim kanale, dotyczy w jakiś sposób sztuki, w jakiś sposób tworzenia, malarstwa. Dzisiaj chciałabym sprawdzić w malowaniu, już nie w żadnych testach, tylko w malowaniu, te farby. Dostałam je w prezencie od marki Renaissance i mamy je sprawdzić, czy to dobra farba, czy niedobra, jak się zachowuje na papierze. Rozrysowałam sobie tutaj jak zawsze coś tam. Czekajcie, przesunę odrobinę. Coś tam sobie rozrysowałam na papierze. Także będziemy malować. Tu już mam wyciśnięte z tych tubek. Jak zalecają fachowcy od malowania gwaszem, najlepiej maluje się gwaszem świeżym, takim prosto wyciśniętym z tuby, ponieważ taki zaschnięty podobno może robić jakieś chocki, klocki na papierze. No, zobaczymy. Ja jestem z tych, co to lubią mieć wyciśniętą do palety, niekoniecznie za każdym razem z tej tuby, no ale zobaczymy. Jak trzeba będzie, to będziemy malować tylko z tuby, nie? No dobrze, kochani. Wodę mam, pędzli sobie nabrałam, nachapałam. Mam tu różne pędzle. Mam jeden Renaissance, taki sztywniejszy, fajny. To jest, ojoj. Ojoj. Renaissance. Czwóreczka. Seria 1108B. Poza tym mam różne kampusa, na przykład mam amerykańskie, bardzo dobre pędzelki, tanie, dobrze się sprawdzą do akryli, do właśnie gwaszy czy temper. Mam tu też jakieś NN chińszczyznę, z żółtego Toreya. To jest bardzo elastyczne, sprężyste włókno. Przeróżne mam tu pędzelki, nie za dużo, nie za mało, akurat. Dobra. Rozrysowałam sobie tutaj takie jakieś motywy świąteczne. Świąteczno-sylwestrowe, no tak to nazwijmy. I chciałabym, żeby to były zakładki. Ale czy mi to wyjdzie, to Bóg i Olszyna to wie. Nikt tego nie wie. Wiecie, ryzyk, fizyk, trzeba próbować, trzeba się bawić, trzeba sprawdzać nowe rzeczy, bo wtedy się bardziej rozwijamy. Poczekajcie, przekręcę Wam tu o troszkę, tak żebym ja widziała Was. Światła muszę mieć dużo, dobra, to sobie przesunę. Wszystkie radia powyłączałam. Z tego, co pamiętam, słuchajcie, ja malowałam temperami w zasadzie no pół liceum. No takie były czasy, że nie było. Były tylko farby albo olejne, albo tempery. Więc na początku liceum, ja chodziłam do plastyka, na początku liceum malowało się w zasadzie tylko temperami, no bo akryli jeszcze na rynku nie było wtedy. A farby olejne to oznaczało trochę większe umiejętności, a na początku przecież nie mieliśmy jakichś wielkich umiejętności. Dlatego malowało się temperami, przy czym malowało się tym tak samo jak farbą olejną, prosto z tuby. Nikt nie zwracał uwagi na to, że to są farby tempery, że tak zwane plakatówki, przy czym plakatówki są trochę inne. Plakatówki są bardziej chyba kryjące i takie bardziej, jak to powiedzieć, no, że można założyć sobie taką całą aplę. Wiecie, co to jest apla? Nie wiecie. Apla to jest jednolity, zamalowany równomiernie kawałek papieru,
kawałek tła, który się później wykorzystuje do różnych innych projektów. No dobrze. Słuchajcie, ja wiele gadać przy tym nie będę. Możliwe, że coś tam duknę, bąknę, ponieważ dawno nie malowałam i mówiąc szczerze, o, już coś tu uświniłam i mówiąc szczerze, trochę się bajam. Bajam się. I co? Który w jakim kolorze? Tego musimy zacząć, od tego. Dobra. Już mniej więcej kojarzę. Bardzo ważne jest, ile dodamy wody do tej farby. Żeby ona chciała, to troszkę wyżej, żebyście widzieli, żeby ona chciała pracować, no to nie może być za dużo wody, nie farby, za dużo wody. Zaczynamy przeważnie od najciemniejszych kolorów. I później sukcesywnie rozjaśniamy paletę. Thank you.
No i tak to mniej więcej wyszło. Zaraz to powycinam, żeby wyszły zakładki i pomyślę nad dupką, żeby też nie była taka jasna. Zastanowię się, co zrobić, czy coś tam malować, czy przykleić. Pomyślę jeszcze. Natomiast teraz chcę to wyciąć, bo jak widzicie, tutaj miejscami się papier zerwał. Nie dałam, no nie ociepliłam suszarką odpowiednio i papier wziął się, urwał. Ale zaraz to i tak czy siak wytniemy. Już wycięte. Tak to wyszło. Drugiej strony jeszcze nie robiłam, ale na pewno przed gwiazdką zrobię to. A to dlatego, że może sprezentuję to komuś. Jeszcze nie wiem. A może do Was pojadą. To tak czy siak drugą stronę dupkę też trzeba zrobić, nie? Tak wyszły. Miał być dziadek do orzechów sztuk 2. Obrazeczki stylizowane na nieco upiorne. Nie wiem, czy wpisują się w klimat dziadka do orzechów, ale może trochę. Według mnie farby zachowują się bardzo, bardzo ładnie. Przydałoby mi się zrobić sobie więcej mieszanek gotowych, żeby nie miąchać, nie merdać na tej palecie tak długo. Ale to kwestia przyszłych kolejnych filmów i kolejnych etapów zabawy z gwaszem. Farby według mnie są dosyć ciemne, no ale to w gwaszach i temperze normalne. Jest to proces normalny. Ciemnienie farby w gwaszach jest normalne. Natomiast kolory są bardzo żywe, bardzo takie no świetliste, bardzo ładnie się rozchodzą, pięknie się nakładają. W niektórych przypadkach dawałam trochę za dużo wody, dlatego musiałam czasem poprawić dwa razy, dwie warstwy dać farby, ale to też jest normalne. To też nie ma nic dziwnego w tym, że gwasze przy pierwszej warstwie, zwłaszcza takie rozcieńczone wodą, mogą nie kryć. Natomiast są bardzo, jak to powiedzieć, no, takie maślane. Bardzo ładnie się rozpływają, przy czym stają w miejscu, w którym jest za dużo farby, no to stają, zatrzymują się, co też jest normalnym procesem. W zasadzie, no, czy ja bym się miała do czego przyczepić? Wydaje mi się, że nie. Będzie jeszcze test tych farb, ale jako, że chciałam w klimatach świątecznych zrobić Wam filmik, bo to już za chwilę gwiazdka, no to pomyślałam, że wypróbujemy od razu te gwasze, ponieważ byłam ich najbardziej ciekawa z całej paczki, którą otrzymałam od firmy Renaissance. No i to, kochani, chyba dzisiaj tyle. Na razie nie będę ich po drugiej stronie malować, bo jak pomaluję po drugiej stronie, to znowu będą musiały schnąć. Wiecie, no to jest proces taki poza kamerą trzeba wykonać, żeby zrobić dziureczkę, czy kokardkę dodać, czy jakiś wisioreczek na końcu, dyndadełko. Także wiecie, no to chciałam przyspieszyć najbardziej jak mogę, ponieważ farby wymagają większych testów, dłuższego malowania, a byłam bardzo, bardzo ciekawa i jak najszybciej chciałam się z Wami podzielić. Jak widzicie na palecie, tutaj mam te, które powysychały, jakoś specjalnie nie pękają. Tutaj może w jednym miejscu, chociaż też nie czepiam się, to woda podeszła po prostu i jasny pasek jest, to nie jest pęknięcie.
Tutaj nic mi nie pęka na razie. Nie wiem, ile by, wiecie, trwało, żeby one chciały pękać. No myślę, że jak je przełożę, bardzo możliwe, że je przełożę jednak do jakiejś palety takiej większej, żeby mieć w jednym miejscu. I wtedy zobaczę, czy one pękają, czy nie. Ale to wiecie, w gwaszach i temperach aktywacja, trochę wody i wszystko działa od nowa. Trzeba tylko poczekać, żeby ta woda rozmiękczyła farby. No i to by było, kochani, dzisiaj na tyle. Przesunę Was. O, tu. To by było mniej więcej na tyle dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli mnie oglądacie, to będę bardzo wdzięczna za wszystkie łapeczki, komentarze i wszystko, co tam macie. Klikajcie. Jak ktoś jest chętny, to zapraszam do wspierania. Dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy do tej pory mnie wspierają. Bardzo, bardzo, bardzo oczywiście wdzięczna. No znowu baba nie umie serduszka zrobić. Może by chociaż to kształt miał. No dobra, może tak jakoś. Pozdrawiam Was serdecznie. Bądźcie ze mną w kolejnych filmach. Do miłego, do zobaczenia. Buziaczki i pa, 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 pa.